Dzień dobry. Dzisiejsza lekcja informatyki poświęcona będzie realizacji algorytmu Euklidesa wersji z odejmowaniem. W wiadomości podałam Wam link do naszego podręcznika, gdzie ten temat jest na stronie 51. Tu można sobie dokładnie ten temat przeczytać. Strona 51, 52, 53, aż do strony 54. To już nas dzisiaj nie będzie obowiązywać. No. I teraz zajrzymy do naszych informacji na temat algorytmu Euklidesa. Algorytm Euklidesa uważany jest za pierwszy znany i zapisany algorytm. Służy on do obliczania największego wspólnego dzielnika, NWD. Znacie to z matematyki. Ten algorytm powstał bardzo dawno temu, bo ponad 300 lat przed naszą erą opisał go grecki matematyk Euklides w swoim dziele pod tytułem Elementy. Co ciekawe, nie wymyślił on tego algorytmu, bo wymyślił go Eudoxos, ale opisał ten algorytm w swoim dziele. Istnieją dwie wersje tego algorytmu, jedna oparta na odejmowaniu, druga na reszcie z dzielenia. Zadaniem tego algorytmu jest wyznaczanie, jak mówiłam już wcześniej, największego wspólnego dzielnika dwóch liczb naturalnych. Z tą operacją na pewno zapoznaliście się na lekcji matematyki, ale może się ona przydać w każdym codziennej sytuacji. Na przykład, gdy będziecie mieli 36 truskawek i 15 jabłek i zastanowicie się, jak sprawiedliwie obdzielić owocami jak największą liczbę dzieci. Zanim przejdziemy do specyfikacji problemu i powiemy sobie o różnych sposobach zapisywania tego algorytmu, przypomnę Wam, jak robicie to na lekcji matematyki. Na stronie matematykapisz.pl mamy przypomnienie, że na pewno już na matematyce robiliście to NWD. Zapisywaliście sobie dwie liczby, rozkładaliście je na czynniki pierwsze, tak, czyli najpierw przez 2 dzieliliście, potem przez 3 i tak dalej. Zakreślaliście wspólne dzielniki, mnożyliście wspólne dzielniki i wychodziło Wam największy wspólny dzielnik. Dla liczb 280-150 to jest na przykład 10, a dla tych liczb jest to na przykład 105. Tak robiliście to na matematyce. Natomiast Euklides padł na pomysł i zauważył, że największy wspólny dzielnik nie zmienia się, jeżeli od większej liczby odejmiemy mniejszą. Spróbujemy to sobie przeanalizować. Za chwileczkę pokażę Wam, przeanalizujemy też z podręcznika, wszystkie sposoby zapisu tego algorytmu, jakie znamy, czyli słowna, lista kroków, schemat blokowy i za pomocą programu. Ale tak jak zawsze, na początku musimy zastanowić się nad specyfikacją tego problemu. Czyli co musi być daną wejściową? W tym wypadku będą to dwie liczby, dla których będziemy chcieli poszukać największego wspólnego dzielnika. A naszą daną wejściową będzie właśnie liczba naturalna równa NWD, czyli największy wspólny dzielnik. I teraz, co mówi opis słowny algorytmu? Jeśli chcesz znaleźć największy wspólny dzielnik dwóch liczb, to od większej odejmuj mniejszą, dotąd aż obie liczby będą sobie równe. Wynik jest ich największym wspólnym podzielnikiem. No to spróbujmy to zrobić. Ja tu przygotowałam sobie już arkusz Excel, gdzie wpisałam te nasze 36, bodajże mieliśmy tam jabłek i 15 truskawek, albo nie pamiętam już, jakie owoce proponowałam na początku. I spróbujemy znaleźć ten NWD. Opis słowy nam mówił, że dopóki te dwie liczby nie są takie same, od większej odejmuj mniejszą i tym wynikiem zastępuj tą liczbę. I teraz patrzymy. 36, 15 nie są takie same, czyli od większej odejmiemy mniejszą. 36 odjąć 15 to będzie 21. Zamiast 36 zrobię 21.
patrzę teraz na te dwie liczby. Znowu nie są takie same, czyli ta jest większa, czyli od większej odejmuję mniejszą. 21 odjąć 15, to dostanę tutaj 6, tak? 6. Patrzę znowu na te dwie liczby. Nie są takie same, tym razem ta jest większa, nie A, tylko B jest większa, czyli od tej liczby odejmę większą, czyli 15 odjąć 6 to będzie 9. Porównuję teraz te dwie liczby, dalej nie są takie same, ta jest większa od tej, czyli od większej odejmę mniejszą. 9 odjąć 6 to jest 3. I dalej. Tym razem ta liczba nie są takie same, ta liczba jest większa, liczba A jest większa, czyli od A odejmę 3 i mam wynik 3. I zatrzymuję się, ponieważ już mam spełniony warunek, że obie dwie liczby są takie same, czyli NWD liczb 36 i 15 wynosi 3. Wróćmy do opisu słownego, przeanalizowaliśmy. Wróćmy teraz do naszej listy kroków. Tu chciałam wejść. Dobra, ta już nas nie powiązuje. To mogę zamknąć. W podręczniku na stronie 554 szukamy strony, jest tutaj wersja Euklidesa. Mamy algorytm Euklidesa za pomocą listy kroków zapisane. To przed chwilą zrobiliśmy za pomocą zacznij algorytm, wprowadź wartość A, wprowadź wartość B. Sprawdzaliśmy, czy A jest równe B. Jeśli tak, to już mamy zakończyć algorytm, a jeżeli nie, to tak jak było, jeżeli A jest większa od B, to mamy za A napisać różnicę tych liczb, a jeżeli w przeciwnym wypadku B było większe, to za B mieliśmy napisać różnicę B odjąć A. I tak robiliśmy to w pętli, aż nasz wynik nie wyszedł A, nie wyszło równe B. W naszym wypadku było to 3. Tu mamy przeanalizowany przykład dla A25 i B15. Przejrzyjcie go sobie dokładnie. Przykład dla A4 i B8 też przejrzyjcie. Natomiast tutaj pojawia się nam już kolejny, trzeci sposób przedstawiania algorytmu, jaki znamy, czyli schemat blokowy. Mamy blok startu, wejście, klocek wejścia, wprowadzamy dwie liczby, no i blocek warunkowy, czy A jest równe B. Jeśli będzie już równe, to wyprowadzamy nasz wynik. Jeśli nie, to sprawdzamy, czy A jest większe od B. Jeżeli A jest większe, to pod A podstawiamy wynik różnicy, a jeżeli B jest większe, to pod B. Tak wygląda, przeanalizujcie sobie ten schemat blokowy, możecie tu wpisać jakieś różne liczby, no i zobaczycie, że ten algorytm, jeżeli i na, w naszym wypadku w schemacie blokowym także nam tu rzuci NWD. Na następnej stronie mamy zapisane i w języku Balti, który znamy z siódmej klasy, a tu mamy ten algorytm zapisany w języku programowania Scratcha. Waszym zadaniem właśnie będzie zrobić program, gdzie zastosujemy tak zwany algorytm iteracyjny, czyli z powtórzeniami, powtarzaj, aż coś, jakiś warunek będzie spełniony. I tutaj tak naprawdę macie już ten algorytm cały przedstawiony, cała ściąga. Więc tylko ja pokażę początek, może szybciutko, jak taki algorytm zrobić i pewnie sobie już z nim poradzimy. Ze specyfikacji widzieliśmy, że na początku potrzebujemy zmienną A i B, no i na wyjściu ma być zmienna NWD. No to idziemy do naszego Scratcha, robimy stwórz. Otwiera nam się edytor. Zapiszemy sobie nazwę. Możemy sobie napisać Euklides 1. I kiedy kliknięto, to będzie nasz start. Kiedy kliknięto. Potrzebujemy trzech zmiennych, więc tworzymy sobie szybciutko zmienną A. OK. Jeżeli chcemy, żeby ta zmienna tutaj na początku była, może niech sobie będzie, żebyśmy pamiętali, jaką liczbę wpisaliśmy. Utwórz zmienną B. Mamy zmienną B. I na wyjście powinno nam wyjść NWD. Możemy tak to sobie zapisać. OK. Mamy już trzy zmienne.
i co powinniśmy byli zrobić. Zapytaj szczujników, jaka jest pierwsza liczba i naszą zmienną mieliśmy ustawić na to, na naszą odpowiedź, tą, jaką ktoś z klawiatury wpisze liczbę. Zapytaj się o drugą liczbę, tak jak robiliśmy to w poprzednim razie, licząc sumę. Czujniki. Zapytaj. Podaj pierwszą liczbę. I ustawiamy naszą zmienną A na odpowiedź. W czujnikach mam odpowiedź. Mogę prawym przyciskiem myszy zduplikować, ponieważ będę potrzebowała takie same polecenia. Źle kliknęłam w tym miejscu, chcę nie tu, tylko tu. Duplikować i zamienię tylko. Podaj drugą liczbę. I ustawię B na odpowiedź. I spójrzmy, co dalej mieliśmy zrobić w książce. I teraz mamy powtarzać, tak jak nam ten algorytm tutaj mówił, tutaj i tutaj w zapisie słownym, sprawdzać, czy A nie jest równe B, czyli aż ten warunek nie będzie spełniony tak dużo, dopóki ten warunek nie będzie spełniony, musimy sprawdzać, czy A jest większe od B i w zależności od tego, która liczba jest większa, pod nią stawiać różnicę. Tutaj to mamy. No to zaczek, idziemy. Tu jest scratch. Powtarzaj aż. Mamy kocek powtarzaj aż. Wszelkie wyrażenia są tutaj. Chcemy porównać, tak? Powtarzę aż zmienną A mamy w zmiennych, aż A będzie równe B. Tak, mamy to cały czas powtarzać. Co mamy powtarzać? Jeżeli A jest większe od B, to pod A mamy wstawiać różnicę A odjąć B. Idziemy do troli. Jeżeli teraz w wyrażeniach większe i zmienno A jest większe od B, to jeżeli mamy ten warunek spełniony, to pod A mamy podstawić różnicę, od większej odjąć mniejszą, tak jak już to próbowaliśmy zrobić. Ustawiamy w zmiennych, ustaw pod A różnicę. Czasem się zdarza, że się. Ok. Wszystko można poprawić. W przeciwnym wypadku, i teraz zobaczmy, jak to było. Jeżeli A, tak? A w przeciwnym wypadku, i teraz widzę, że ja wzięłam zły klocek, bo u mnie nie wzięłam z klocka w przeciwnym wypadku. Ja wzięłam ten klocek, a mieliśmy zrobić ten klocek. Jeżeli to jest, to ma się zrobić, a w przeciwnym wypadku coś innego, więc szybciutko sobie podmieniam. To ma się zadziać tak. Ten mi jest niepotrzebny. I wstawiam. W przeciwnym wypadku muszę ustawić odwrotnie za B. Jeżeli B jest większa, to muszę ustawić różnicę B odjąć A. Znowu nie trafiłam. Czy to już wszystko? Sprawdźmy. I teraz już mamy to zrobione, tylko jeszcze brakuje nam tego zakończenia, wyprowadzenia wyniku. I tu mamy tak. Jeżeli już doszliśmy do tego momentu, że A i B jest jednak takie samo, mamy ustawić NWD na ten wynik, jaki nam wyszedł i mamy to powiedzieć. Ustaw NWD, jak już doszliśmy do NWD, na to, co nam wyszło w A,
albo B, to w tym wypadku nie ma znaczenia i mamy to powiedzieć. Moglibyśmy tak powiedzieć, albo tak jak poprzednio proponowałam, możemy zrobić to od razu w jednym. Skopiuję sobie to. I zmienna obliczyła. Ok, spróbujemy sobie to prześledzić. Powiedział przez dwie, tak? NWD wynosi. Podaj pierwszą liczbę. Pamiętamy, naszą liczbą bodajże było 15, tak? Na początku. I 36 chyba. Takie mieliśmy liczby. I 36. A jest 15. Odwrotnie mieliśmy, ale to nie ma znaczenia. On nam policzył bardzo szybciutko, że NWD jest 3. Gdybyśmy sobie chcieli prześledzić, jak to po kolei działa, moglibyśmy bodajże tutaj zrobić czekaj, jedną sekundę, może nam się uda. Teraz spróbujemy jeszcze raz. 36, enter i 15, enter. I tu co sekundę widzimy, jak się nam te zmienne zmieniają, co sekundę. I na koniec wychodzi 3. Po zrobieniu tego zadania oczywiście trzeba zapisać i kliknąć udostępnij. Dziękuję.